Siemanko, dzisiaj fotele z Range Rovera. Lewy, prawy, to są fotele angielskie i niestety nie działa mi zapamiętanie, pamięć. A co za tym idzie, od razu też nie tylko fotel kierowcy nie ma pamięci, ale także kierownica i ona teraz w tym momencie w ogóle nie chce drgnąć, jest jakby w ogóle nieaktywna. Mam nadzieję, że to jest tylko problem tutaj w elektryce tych foteli, którą mam zamiar przełożyć, bo jak widzicie, silniczki do kable do silniczków idą dwa, a to jest fotel obecnie kierowcy, a powinno być na odwrót, czyli powinny iść cztery, tak jak tutaj cztery idą, cztery. To podobnie jak Volvo, dwa to jest zasilanie, a dwa to jest ich pamięć. I teraz muszę poprzekładać te wszystkie silniczki, tutaj mamy cztery jeszcze w oparciu. Także troszkę tego rozbierania tych foteli mam. Dojście tam też jest takie troszkę średniawe, ale mam nadzieję, że mi się to uda wszystko przewlekać i porobić. Wiązkę nawet mam od wersji europejskiej, ale chyba też będę mógł tą wiązkę całą zmienić jedną z drugą. Mam nadzieję, że to mi się uda i że nie tylko wróci mi pamięć, ale także pamięć fotela, ale także zacznie się mi ruszać kierownica. Dobra, zaczynam robić. Troszkę sobie miejsca tutaj zrobiłem, białą damę posunąłem. O białej damie też niedługo też coś będzie, bo wreszcie coś będzie, bo trochę będzie przy silniku, tam przy elektryce, jakieś tam podciśnienia, trochę tam o benzynie i tak dalej. No i będzie można to jakoś też powoli cywilizować, żeby w przyszłym roku już, mam nadzieję, wreszcie tym wyjechać. Mam nadzieję, że nie zapeszam, ale może coś się uda wreszcie z tym ruszyć. Dobra, nie gadam, rozbieram to w drobny mak i przekładam po kolei to, co się da. Ta, nie miał chłop roboty, to se fotele porozbieram. Ech. Te silniki na górę to nie problem, tutaj już jeden przełożyłem i to jest dosłownie dwie śrubki, jedna, druga, wyciągamy, zamieniamy, jedna, druga i już. Ale tutaj te dwa silniczki, które są, to ojejku. To jest silniczek od pochylenia i on ma oczywiście pamięć, ma cztery kable, cztery, a tu są dwa kable. I teraz, żeby to jedno z drugim grało, to oczywiście tych silniczków się nie da tak wyciągnąć po prostu. One są tam przymocowane na stałe, razem z całym mechanizmem, który tutaj idzie z tej strony i z tej strony, który też jest przymocowany na stałe nitami. Nie da się tego wyciągnąć, na szczęście da się wyciągnąć to. Niestety wsuwki są dolutowane, żeby nie wypadały, więc trzeba je grzać. I wtedy wychodzi nam takie coś całe. Tu jest w środku płytka, z tego co zauważyłem. Teraz nie mam jak wam tego pokazać. Może. O, jest płyteczka i jest elektronika. I to jest razem złożone i dzięki temu wiadomo, w jakiej pozycji jest chyba silnik. Tu jest jakiś chyba elektromagnes czy coś takiego. Czy to tutaj chodzi jakoś? Nie. Chyba nie. To jest tylko tak zamontowane. Nie, to nie jest jakoś skonstruowane, żeby to chodziło góra-dół. No. Drugi silniczek jest natomiast tam niżej, jeszcze niżej, niżej i to jest do zagłówka. Na szczęście zagłówkowy ma, z tego co zauważyłem, cztery kable. Na szczęście. Tak, tu są cztery kable i tutaj też są cztery kable, więc tego na szczęście nie muszę wyciągać. Teraz potrzebuję jeszcze to przełożyć z tamtym fotelem. Wtedy to wszystko poskładać. Oczywiście, żeby się dostać tutaj, to nie jest to takie łatwe, bo musiałem rozpróć fotel od tej strony. Musiałem go całego, cały jest tutaj rozłożony, jak widzicie. Więc teraz to poskładać wszystko, żeby to miało ręce i nogi, to mi to zajmie jeszcze chyba północy. Oczywiście musiałem ściągnąć rączkę, bo są tutaj z tej strony. To jest też taki śmieszny mechanizm. Tu jest też taka podkładeczka, która jest pod spodem, żeby to wszystko nie jeździło po tym. Tą sprężynę oczywiście teraz wcisnąć to będzie mi problem, żeby to włożyć, żeby to dokręcić.
A tylko głupia wiązka do zmiany. Tylko to. Tylko to, żeby to działało, ale to, żeby to też wszystko było połączone tak jak trzeba. Dobra, działam dalej. Jak mi mówili, że to cały dzień roboty, to nie chciałem wierzyć. Jest jakieś 3 godziny później, czyli mamy no około 5 godzin. Około 5 godzin chyba mi zajęło wymontowanie tych foteli, zabranie ich tutaj, przełożenie tych czterech silniczków, to akurat łatwizna, przełożenie wiązki z nią tak średnio, szczególnie tutaj, tu ją ciężko przewlec, ona tutaj idzie do tych dwóch silniczków, no i tutaj zabawy, tutaj to jest zabawy naprawdę. Teraz już jestem troszkę mądrzejszy, już bym to może nie rozbierał aż tak fotela, bo tutaj ten fotel rozebrałem prawie całe oparcie, a tutaj już udało mi się to zrobić bez, tylko tutaj łapkami chirurgicznymi z tej strony. No ale przełożona wiązka, przełożone silniczki, mam nadzieję, że to teraz zadziała, że nie będzie zgłaszać błędu, że ruszy mi pamięć, ale przede wszystkim, że ruszy mi, spadł mi właśnie grill. Ale przede wszystkim, że ruszy mi kierownica. Mam jeszcze jeden trop, że tutaj co może być, bo moduł z kierownicy jest z wersji EU, a cały komplet komputera i tak dalej mam z wersji angielskiej i to może mi się gryźć. Mam nadzieję, że to nie będzie jednak to i że to jednak ruszy. Ale to zobaczę jutro, więc idę montować fotele, ale to już jutro, bo już dzisiaj jest późna godzina. Jest ciemno, więc do jutra. I mamy dzień następny, następnego. Fotele na swoim miejscu. Nawet udało mi się je trochę już przeczyścić. No i co? Sprawdzamy. To podnoszenie takie, podnoszenie takie. Łamanie fotela w taki sposób. I teraz tak, tego łamania nie było. A już teraz działa. I zagłówek. Zagłówek działa. Pamięć. Działa. No i najważniejsze, kierownica. Przepraszam za warunki oświetlenia, dzisiaj tutaj trochę mi słońce operuje. No, kierownica też działa i o to mi chodziło. Film trochę nudny, natomiast praca żmudna, którą wykonać trzeba było. Żeby to wszystko miało pamięć, żeby to wszystko ruszyło i było tak jak powinno być. No i teraz mam nadzieję, że już będzie z tymi rzeczami ok. Następne rzeczy to teraz pewnie wymiana termostatu i walka z tym ładowaniem, bo ciągle te ładowanie mam słabe. Skończy się pewnie na podmianką alternatora, a nie jest to takie łatwe. Tyle na ten film. Jak się Wam podobało, to wiecie co robić. A ja Was pozdrawiam. Cześć.